is to be in Polish. Any person within our participants is anyone who completely don't understand Polish. Two persons. I will do my best to summarize the paper of Professor Wojciech Materski. Professor, please. Droga Pani Anno, Szanowni Państwo. Prawda o zbrodni katyńskiej, przekonanie o odpowiedzialności za nią reżimu sowieckiego oparta była przez dziesięciolecia na poszlakach i dokumentacji pośredniej, gromadzonej i weryfikowanej głównie przez polskich historyków i dokumentalistów działających na emigracji. Punktem wyjścia tych prac były dwie edycje dokumentów. Opublikowany przez władze niemieckie tom Amtliches Material oraz opublikowana przez Józefa Mackiewicza na bazie materiałów zgromadzonych przez Biuro Historyczne, Biuro Studiów II Korpusu Polskiego, publikacja Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów. Ten zasób dokumentalny wzbogacony został w 1949 roku o zestawioną przez Adama Moszyńskiego na bazie niemieckich list ekshumacyjnych i zebranych relacji próbę całościowego zestawienia ofiar katyńskiego mordu, a w 1952 roku o wielotomową publikację źródłową będącą pokłosiem śledztwa przeprowadzonego przez Komisję Specjalną Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych, tzw. Komisję Madena. Te źródła pośrednie stworzyły na całe dziesięciolecia podstawę wiedzy o zbrodni katyńskiej. Wiedzy umownej, niemożliwej do zweryfikowania bez wglądu do archiwów sowieckich. Sytuacja uległa zmianie po kwietniu 90 roku, gdy reżim sowiecki zmuszony został do oficjalnego przyznania się do sprawstwa masakry katyńskiej. Przełom dopełnił się w październiku 92 roku, a więc już po bankructwie Związku Sowieckiego, gdy ujawniona została i przekazana Polsce zawartość tzw. pakietu zamkniętego numer 1, jednej z najtajniejszych teczek archiwalnych w zasobie postsowieckim. Zawierał on m.in. trzy zapisy decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKPB z 5 marca 1940 roku o wymordowaniu 25 tysięcy polskich jeńców wojennych i więźniów, jako cytuję, nierokującego poprawy elementu kontrrewolucyjnego. Koniec cytatu. Część z Państwa zwróci uwagę na różnicę w liczbie. To jest mowa o 25 tysiącach. Ostatecznie wymordowanych zostało 21 857 osób. To po prostu tak pierwotny wniosek stanowił. Nie znaleziono w więzieniach mniej osób niż się spodziewano, aczkolwiek w obozach było nieznacznie więcej. Obok nich w kolekcji znalazło się ponad 30 innych dokumentów proweniencji centralnych władz partyjnych i państwowych ZSRR, ilustrujących tak zbrodnię, jak i wieloletnie wysiłki zafałszowania prawdy o niej i zatarcia śladów. Kolejna mniej spektakularna kolekcja dokumentacji katyńskiej przekazana została stronie polskiej w listopadzie 1992 roku i partiami trafiła do druku. Natomiast począwszy od przełomu 1992-1993 roku, zaczęła na szeroką skalę dopływać do kraju dokumentacja pozyskiwana przez Wojskową Komisję Archiwalną z Centralnych Archiwów Państwowych i Resortowych Federacji Rosyjskiej. Ten stan względnie szerokiego wglądu do przechowywanego w archiwach rosyjskich zasobu postsowieckiego pod koniec lat 90. zaczął być coraz bardziej ograniczany. Dziś możliwości dostępu do nich są poważnie utrudnione, a tym samym szanse odnalezienia w nich istotnej dla wiedzy o mordzie katyńskim, a dotąd nieznanej dokumentacji, praktycznie nie istnieją. Teczki archiwalne, które wypisywałem w latach 90. i dostawałem w archiwach rosyjskich, dzisiaj przychodzi rewers z powrotem z adnotacją nieodtajnione, nieudostępnione. Z doświadczeń pracy historyków polskich w tym zasobie, jak i też kilkunastu lat pracy mojej we wspólnym polsko-rosyjskim komitecie redakcyjnym edycji tej, którą pan profesor Stępniak prezentował, można usystematyzować pozyskaną wiedzę o zasadach przechowywania materiałów wiążących się z tematem zbrodni katyńskiej w rosyjskim systemie archiwalnym. Niewątpliwie kluczową w tym względzie zbiornicą jest Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe. Dwa działy archiwum zawierają dokumentację dotyczącą tzw. pochodu wyzwoleńczego Armii Czerwonej, czyli przebiegu agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku.
Są to m.in. materiały dotyczące popadania do niewoli jenieckiej polskich żołnierzy, oficerów, policjantów i przedstawicieli innych służb mundurowych, a także niektórych kategorii cywilów, ich izolowania przez armię, a następnie przekazania w gestię NKWD. Są to rozkazy szefostwa resortu i sztabu generalnego, rozkazy dowódców frontów i grup armii, dokumentacja operacyjna, dokumentacja wywiadu. Zasadnicza część dokumentacji przechowywanej w archiwum dotyczy organizacji i funkcjonowania Zarządu do spraw jeńców wojennych. Wśród nich liczący ponad 9 tysięcy jednostek archiwalnych zespół centrali zarządu. Z niego właśnie pochodzi wyżej wspomniany, kluczowy dla tematu, pakiet zamknięty numer 1. Wielką wartość ma też dokumentacja wydzielona w formie odrębnych inwentarzy, akt sekretariatu zarządu, a mianowicie dyrektywy, akty normatywne, korespondencja szefostwa resortu, obozowe raporty pokontrolne, akt Wydziału Dyscypliny i Ochrony, m.in. korespondencja zarządu z komendami obozów specjalnych, bieżące raporty obozowe oraz raporty nadzwyczajne, dziękuję, wykazy kontyngentu obozowego, dokumentacja tzw. pracy politycznej w obozach, podania do zarządu od jeńców wojennych obozów specjalnych i ich rodzin. Kolejny zespół to akta Wydziału Ewidencyjno-Rozdzielczego. Są to cykliczne stany ewidencyjne obozów oraz wykazy jeńców według kategorii. Według kategorii, czyli narodowości, pochodzenia, stopni wojskowych itd. Nawet znajomości języków obcych. Przemieszczenia jeńców między obozami, dokumentacja ewidencyjna jenieckich obozów pracy. I ostatni z tych zespołów to akta Wydziału Politycznego. Są to dyrektywy szefostwa zarządu, okresowe sprawozdania komend obozowych oraz szefów obozowych oddziałów politycznych, okolicznościowe meldunki polityczne i meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. Dla procesu pozyskiwania prawdy o zbrodni kaptyńskiej kapitalną rolę odegrał przechowywany w tymże archiwum zespół Zarządu Głównego Wojsk Konwojowych i jednostek konwojowych NKWD, zawierający m.in. dokumentację jednostek konwojujących na miejsca kaźni polskich jeńców z obozów specjalnych w Kozielsku i Ostaszkowie. Był to pierwszy rozpoznany przez historyków zespół dokumentacji dotyczący zbrodni katyńskiej. Historycy, m.in. Lebiediewa, Barinow, niejako wyszli na zbrodnię katyńską od innej strony, badając od dołu losy jednostek wojskowych, w tym wypadku wojsk konwojowych, podczas gdy dokumentacja centralna, centrali polityczna i partyjna była cały czas utajniona. I powstała sytuacja paradoksalna i Gorbaczow w tym momencie musiał podjąć jakąś decyzję. I podjął taką, jaką podjął. Centralne Archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, czyli było Archiwum Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, jest niewątpliwie zbiornicą o równie kluczowym znaczeniu dla tematu. Jest jednak niedostępne dla kweren, aczkolwiek na potrzeby edycji Katyń Dokumenty Zbrodni, zespół opracowujący do każdego z tomów otrzymał szereg wybranych przez kustoszy tej zbiornicy dokumentów. Po kilku monitach z prośbą o dostęp do tej dokumentacji odpowiedziano nam, że dostęp będzie niemożliwy, ale przesłano pakiet, kopertę i tam było kilkanaście kserokopii dokumentów bez opisu, z jakich kolekcji pochodzą, jakie sygnatury. Niemniej te dokumenty wszystkie zostały opublikowane. Z zakresu tematyki losów polskich jeńców wojennych z obozów specjalnych w archiwum FSB przechowywane są korespondencja centrali NKWD z różnymi organami i organizacjami, w wielu wypadkach wydzielona w postaci tzw. pakietów zamkniętych, asowych papek, dokumenty dyrektywno-rozdzielcze, rozkazy, ogólniki, instrukcje, dokumentacja organów centralnych i terenowych, w których gestii znalazły się sprawy jenieckie, informacja o stanie obozów jenieckich w 1941 roku, raporty wojsk konwojowych o dokonywanych przewozach jeńców z trzech obozów specjalnych, materiały śledcze dotyczące przestępstw dokonywanych w obozach, tak zwane akta filtracyjne, jak też wykazy, etaty obozowe, listy nagród, składy konwojów, spisy zmarłych i tym podobne, oraz część kartoteki personalnej pracowników NKWD i NKGB, czyli Komisariatu Ludowego Bezpieczeństwa Państwowego. Z niewiadomych względów tak zwana kartoteka personalna została podzielona na dwie części. Nie odgadliśmy według jakiego klucza. Część jest w archiwum prezydenckim, ona jest udostępniana, a druga część jest w archiwum FSB, jest nieudostępniana.
Jak wynika z oficjalnej informacji resortu spraw wewnętrznych, część z tych materiałów przekazana została do Państwowego Archiwum Rosyjskiej Federacji. Jednak nie sposób ustalić, kiedy to nastąpiło i jakich materiałów ta informacja dotyczy. Ważną dla prawdy o zbrodni katyńskiej dokumentację przechowuje Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Społeczno-Politycznej. To jest takie archiwum, które powstało na bazie niedzisiejszego archiwum Kominternu. Mieści się w tym gmachu, gdzie się centralna Kominternu mieściła. To w szczególności dokumentacja zespołów. Komitet Centralny WKPB, m.in. protokoły Biura Politycznego i Sekretariatu, materiały Wydziału Międzynarodowego KC, wydzielone kolekcje Stalina, Mołotowa i Żdanowa, korespondencja do Komitetu Centralnego. Z Państwowego Komitetu Obrony, z tego zespołu, to m.in. korespondencja wicekomisarza spraw zagranicznych Andrija Wyszyńskiego i pełnomocnika Rady Komisarzy Ludowych ZSRR do spraw Armii Polskiej Georgija Żukowa. Z zespołu Komintern, to m.in. korespondencja szefa Kominternu Georgii Dymitrowa, a także materiały dotyczące Armii Polskiej w ZSRR, tzw. Armii Antersa. Dokumenty sowieckich instytucji centralnych dotyczące ich powołania, ekwipowania, przemieszczania na terytorium ZSRR i wyjścia na Bliski Wschód. Dokumenty dotyczące jej tzw. rozpoznania operacyjnego przez kontrwywiad sowiecki agentów Kominternu. Korespondencja polskich jeńców wojennych. Korespondencja dotycząca poszukiwań jeńców przez Organizację Czerwonego Krzyża. Akty zgonu, protokoły pochówków jeńców wojennych i podobne. Ważny zrąb dokumentacji zawiera częściowo dostępne dla kwerend archiwum prezydenta Federacji Rosyjskiej. W wypadku tej zbiornicy informacje o przechowywanych w niej materiałach dotyczących zbrodni katyńskiej wymagają ciągłej aktualizacji. Począwszy od 1993 roku następują bowiem wyłączenia z jej zasobów, cytuję, kolejnych partii opracowanych dokumentów historycznych, koniec cytatu, to jest z ich strony internetowej cytat, które przekazywane są do innych centralnych archiwów federalnych. Dokumentacja katyńska partiami znika z tego archiwum i nie sposób ustalić, gdzie zostaje przekazywana. W trakcie prac nad edycją Katy dokumenty zbrodni, w zbiornicy tej, to jest stan na lata 90. Dziś nie sposób ustalić, czy w jakim sensie aktualny. Przechowywane było szereg kluczowych materiałów z zakresu tematyki katyńskiej, w szczególności odnoszących się do rzeczywistego centrum władzy, czyli biura politycznego. Były to protokoły i inne materiały dotyczące posiedzeń biura, korespondencja członków biura, w szczególności Stalina i Mołotowa, pisma do i od instytucji centralnych, a także materiały Państwowego Komitetu Obrony, jak też dokumentacja dotycząca sprawy katyńskiej w polsko-sowieckich stosunkach partyjnych i państwowych, głównie po roku 1980, między innymi dotycząca powołania tzw. Partyjnej Komisji Historyków w 1987, która miała pracować nad sprawami trudnymi, doszła do sprawy katyńskiej, nastąpił kryzys i komisja przestała działać. Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej zawiera m.in. dokumentację Rady Komisarzy Ludowych dotyczącą losów polskich jeńców wojennych. Są to uchwały, materiały przygotowawcze oraz część zgromadzonych w tej zbiornicy akt wydzielonych jako kolekcja akt. To są materiały zarządów i wydziałów NKWD dotyczące tematu Katynia, niekiedy dublujące zasób rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego. Tu też przechowywane są materiały Nadzwyczajnej Komisji Państwowej do spraw badania zbrodni niemieckich, szczególnie związane z tak zwanym raportem Komisji Burdenki oraz dokumentacja dotycząca wątku katyńskiego w procesie norymberskim, w szczególności materiały Komisji do spraw kierowania procesem norymberskim. Bo jak się odbywał proces norymberski, cały czas w Moskwie czuwała specjalna komisja, która na bieżąco instruowała delegację sowiecką i konsultowała wszystkie wystąpienia sowieckie, a nawet głosy w dyskusji. Natomiast Rosyjskie Archiwum Państwowe Historii Najnowszej, tzw. RGANI, zawiera głównie dokumentację dotyczącą ukrywania i fałszowania prawdy o zbrodni katyńskiej, a także odpisy raportów dyplomatycznych i konsularnych dotyczące nastrojów w społeczeństwie polskim w całym okresie PRL-u, w tym kontekście także zbrodni katyńskiej. Archiwum Polityki Zagranicznej Rosyjskiej Federacji zawiera związaną z tematem dokumentację dotyczącą
kontaktów dyplomatycznych, czy szerzej politycznych, sowiecko-niemieckich, między innymi układu z sierpnia i września 1939 roku, tajne protokoły, mapy, dokumenty dotyczące wymiany jeńców i tym podobne. Tu też przechowywana jest dokumentacja związana z rozmowami polsko-sowieckimi kanałem dyplomatycznym na temat zaginionych tysięcy polskich oficerów oraz podstawowa część dokumentów o wizycie w Sowietach premiera rządu RP na wychodztwie Władysława Sikorskiego w grudniu 1941 roku. Materiały tego archiwum uzupełniają, choć na ogół dublują, dokumentacja archiwum prezydenta Federacji Rosyjskiej traktującą o perturbacjach dyplomatycznych wokół utrzymywania przez Sowiety kłamliwej tezy o odpowiedzialności Niemiec za mord katyński, których kulminacji miały miejsce w okresie procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, następnie prac Komisji Katyńskiej Kongresu, a także w 1972 roku, kiedy w archiwach brytyjskich odtajniono część dokumentacji dotyczącej okresu II wojny światowej, a w jej ramach tak zwany raport O'Malley'a, bardzo ważny dokument ambasadora Olena O'Malley'a z maja 1943 roku, gdzie on pisał wprost, że nie ma żadnych wątpliwości, kto popełnił zbrodnię. My, Brytyjczycy, możemy dalej udawać, że nie wiemy, ale to kiedyś i tak się wydarzy, żeśmy wiedzieli i całe odium moralne na nas spadnie. Niemniej praktyczne względy kończenia wojny, kończenia jak najszybciej, spowodowały, że Anglosasi uznali, że sprawa jest niejasna, odłóżmy ją na powojnie. Niewątpliwie wraz z szczęściem przez Naczelną Prokuraturę Wojskową ZSRR śledztwa katyńskiego, przejętego po rozpadzie Federacji Sowieckiej przez Naczelną Prokuraturę Wojskową Federacji Rosyjskiej, kluczową zbiornicą materiałów dotyczących zbrodni katyńskiej stało się jej archiwum bieżące. Zgromadzone w nim w trakcie 14 lat postępowania prokuratorskiego materiały zostały uporządkowane w ramach 183 poszytów, teczek. Mimo podjętego we wrześniu 2000 roku przez kierownictwo Naczelnej Prokuratury Wojskowej zobowiązania udostępnienia ich w stałości stronie polskiej, potwierdzonego w kwietniu 2010 roku przez prezydenta Dmitrija Miedwiediewa 10 dni po katastrofie smoleńskiej 20 kwietnia, dokąd nie przekazano nam 35 z tych teczek, pozostałe są. Zarazem wciąż tajne pozostaje też umorzenie skandalicznej decyzji o przedawnieniu zbrodni katyńskiej i umorzeniu śledztwa, które zapewne trafiło do ostatniej z tych teczek, numer 183. Związana z mordem katyńskim dokumentacja z lat 40-43 i następnych, przechowywana w wymienionych archiwach centralnych, jest kompletna. Zbiory żadnego z nich nie uległy zniszczeniu wojennemu, ani na skutek wypadków losowych. Zachowały się też ewakuowane w pierwszej kolejności terenowe archiwa NKWD, poza częścią tzw. Archiwum Smoleńskiego. Zespoły te mogły co najwyżej być w okresie powojennym brakowane, ale brakowane, czyli komisja wyznacza, które dokumenty należy zniszczyć, bo nie mają wartości. Ale znamy tylko jedną, zapewne niewdrożoną sugestię podjęcia takiej akcji. Jest to zarazem zasób wyjątkowo obszerny, szczegółowy, jako że w opartym na totalitarnym braku wzajemnego zaufania systemie sowieckim nawet najdrobniejsze decyzje musiały mieć obudowę biurokratyczną w postaci wielorakich uzgodnień, jak też zabezpieczających wykonawcę przed odpowiedzialnością tzw. podkładek na papierze. Dotąd niepokonane bariery dotarcia do nich to zapewne. Utrzymywanie nadal w stosunku do części z tych materiałów klauzul tajności, trudna do rozszyfrowania kwalifikacja archiwalna, to szczególnie dotyczy to tej najważniejszej zbiornicy, archiwum wojskowego, gdzie jest układ inwentarzy nie według spraw, tylko według jednostek wojskowych. Jak nie wiadomo, która jednostka była zaangażowana, to nie sposób dociec, która brała udział w zbrodni katyńskiej. Bądź też braku dobrej woli, co wydaje się najtrudniejsze do przezwyciężenia. Jakich materiałów z zakresu dokumentacji katyńskiej przede wszystkim domagamy się od strony rosyjskiej, a których wciąż jakoś nie może znaleźć? Brakiem wyjątkowo istotnym, nie tylko dla historyków, ale przede wszystkim dla rodzin ofiar zbrodni katyńskiej, są jakoby zniszczone teczki archiwalne. 21 857 kompletów dokumentów dotyczących poszczególnych jeńców wojennych i więźniów.
Zniszczenie tych teczek w 1959 roku sugerował pierwszemu sekretarzowi KC Nikicie Chruszczowowi ówczesny szef KGB Aleksandr Szelepin. Ale nie ma żadnego śladu, by zniszczenia takiego rzeczywiście dokonano. Niemniej wiosną w 1959 roku wszystkie te teczki były. Szelepin zalecał zarazem zachowanie protokołów kolegium specjalnego NKWD, które odpowiedzialne było za stronę organizacyjną katolickiego ludobójstwa, a i tych dokumentów dotąd jakoby nie odnaleziono. Nie udostępniono dotąd raportów szefów komand katów, którzy wyjeżdżali z centrali NKWD do Tweru, Smoleńska i Charkowa celem wykonania operacji specjalnych. Zgodnie z ustaloną praktyką każda taka akcja musiała zostać zakończona raportem końcowym. Prawdopodobnie mordowanie więźniów przebiegało w analogiczny sposób jak jeńców, jako że obie te tak zwane operacje ujęte zostały w jednolity grafik konwojowania. A więc analogiczne raporty winny dotyczyć też tej mniej rozpoznanej części ludobójstwa katyńskiego. Potwierdza to liczące 125 nazwisk wytka z pracowników NKWD i jej zarządów terenowych, nagrodzonych za tę operację, zawierający także nazwiska niewymienione w dokumentacji dotyczącej jenickiej części mordu, czyli też wynagrodzeni za mordowanie więźniów, bo to były dwie części tej samej operacji. Brakuje tak zwanej listy białoruskiej, czy też innego typu wykazów, w sumie niosących podobną informację, co analogiczna znana lista ukraińska. Czyli zestawu 3870 nazwisk więźniów przetrzymywanych na terytorium tzw. Białorusi Zachodniej, wymordowanych na podstawie tej samej decyzji Biura Politycznego z 5 marca 1940 roku. Warunka zachowania co najmniej dwóch egzemplarzy listy ukraińskiej, a wiemy, że co najmniej dwa egzemplarze się zachowały, jest niemożliwe, by nie zachowała się lista białoruska, bo postępowanie było analogiczne, lustrzane. Poza generalnym raportem wojsk konwojowych NKWD za okres jesień 1939-1940 brakuje raportów o konwojowaniu 7305 więźniów objętych akcją specjalną do więzień zbiorczych, a następnie partiami porównywanymi do jenieckich, czyli po około 100 osób, na miejsca kaźni. Nie wiemy, gdzie grzebano ciała więźniów. Domyślamy się tylko, iż w więzieniach białoruskich, zapewne w podmińskich Kuropatach, oraz wiemy, że niewielką część z nich wymordowano na Ukrainie, w ukraińskiej Bykowni, dzisiaj dzielnica Kijowa. W Bykowni prawdopodobnie około 500 osób, ale na pewno rozpoznano tylko jedną. Nie ujawniono całego szeregu innych, z pewnością zachowanych dokumentów odnoszących się do ważnych kwestii szczegółowych z zakresu tematu, jak na przykład listy śmierci więźniów i jeńców z obozu Starobielskiego, wykazy transportów między więzieniami Białorusi i Ukrainy w kwietniu, maju 1940 roku, dokumentacja powodów zmian na przełomie lutego i marca pierwotnej decyzji o skierowaniu jeńców obozów specjalnych do systemu GUAG, materiały spraw zmarłego nagle w Norymberdze Mikołaja Zori, jakoby zagubione w 1988 roku. Materiały z narad NKWD i Gestapo, bardzo ważne, żeby zweryfikować hipotezę, że jest związek między zbrodnią katyńską a akcją AB, mordowania inteligencji cywilnej w Generalnym Gubernatorstwie. Bez tych materiałów nie sposób to zweryfikować, niemieckie spłonęły. Bez pełnego dostępu do archiwalnego zasobu postsowieckiego nie znajdziemy odpowiedzi na szereg łączących się z tematem mordu katyńskiego pytań, na przykład, kto tak naprawdę spoczywa w Tawdzie na Uralu, gdzie odkopano fragmenty polskich uniformów wojskowych osób wymordowanych prawdopodobnie w 1940 roku. Co z rewelacjami prezydenta Putina z 2002 roku, jakoby odnalezieniu nowego, dotąd nieznanego miejsca masowego pochówku Polaków. Indagowaliśmy kancelarię prezydenta parokrotnie, żadnej odpowiedzi nie ma. Na jakiej podstawie kierowano bezterminowo do łagrów osoby, które przypadkowo zetknęły się z prawdą o zbrodni katyńskiej i ile takich osób było? O kilku wiemy. Największe możliwości pozyskania nowej, istotnej dla prawdy o zbrodni dokumentacji niewątpliwie stwarza niedostępne dla kwerent, o czym mówiłem, archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Z notatki przejrzanej przeze mnie tomie 30 dokumentacji tego śledztwa, bo minister Małachowski z Kancelarii Prezydenta prosił, żebym się z tym materiałem zapoznał, wynika, iż kierowana przez Anatolię Jabłokowa grupa prokuratorów prowadzących śledztwo katyńskie spośród przechowywanych w archiwum FSB 878 tomów akt dotyczących zbrodni katyńskiej
dostała dostęp tylko do 189, z których około 60 reprografowano na potrzeby postępowania. Co jest pozostałych, nie wiemy. Możliwości poszerzenia dokumentacji charakteryzującej zbrodniczość systemu, a nie odnoszące się do tematu w sensie ścisłym, stwarza w moim przekonaniu Archiwum Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Ujawnione dotąd z tej zbrodnicy dokumenty dotyczące sprawy zbrodni mają charakter dyplomatyczny. W tym archiwum nie sposób przeprowadzić kwerendy, bo inwentarze są tajne. Zgłasza się temat i z zaplecza przynoszą parę teczek, mówią więcej nie ma. Natomiast z moich kwerend w tym archiwum wynika, iż winna w nim być też dokumentacja robocza charakteru wewnętrznego, dotycząca mataczenia wokół zbrodni katyńskiej, na przykład podjętych w kwietniu 1943 roku przez kierownictwo tego resortu prac nad możliwością odparcia oskarżeń Związku Sowieckiego o mord katyński. Znalazłem taką karteczkę Łozowskiego. Co z naszą obroną? Czy szukujemy dokumenty, czy w ogóle jej nie podejmujemy? Pierwszym krokiem na drodze do wyjawienia przynajmniej części brakującej dokumentacji winno być zapoznanie się z kompletem materiału śledztwa Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Zakładając poprawność postępowania, szczególnie w jego pierwszym okresie kierowania nim przez prokuratorów Trytieckiego i Jabłokowa, przyjąć można, iż kwerenda materiałów archiwalnych na jego potrzeby została przeprowadzona skrupulatnie. Jeśli tak, można z określoną dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, czy też nie można wykluczyć, iż w dotąd objętych klauzulą tajności pozostałych 35 tomach tego śledztwa znajdzie się przynajmniej część dotąd nieujawnionych podstawowych dokumentów zbrodni katyńskiej, nie wykluczając nawet tzw. listy białoruskiej. Pozostaje wspomnieć o dokumentacji postsowieckiej dotyczącej różnych aspektów zbrodni katyńskiej zarchiwizowanej poza Rosją, znajdująca się w zasobach archiwalnych Zarządu do spraw Jeńców Wojennych internowanych NKWD ZSRR korespondencja z republikańskimi zarządami Białorusi i Ukrainy wskazuje na dużą wagę dla tematu tych dwóch republikańskich NKWD, w szczególności dla mniej rozpoznanej kwestii mordu na więźniach z więzień tzw. Białorusi Zachodniej i Ukrainy Zachodniej. W śledztwie nr 159 Naczelnej Prokuratury, czyli w śledztwie katyńskim, postępowanie pomocnicze prowadziła prokuratura ukraińska. Materiały tego postępowania, dotyczące głównie akcji tzw. rozładowania obozów specjalnych i więzień, czyli realizacji decyzji o dokonaniu mordu, przekazano do Moskwy i są one usystematyzowane w kolejnych teczkach. O takie śledztwo pomocnicze z niewiadomych względów nie zwróciła się Moskwa do Mińska. Zważywszy wspomnianą przeze mnie analogiczność procedury postępowania, można przyjąć, iż w archiwach białoruskich są dotąd nieujawnione dokumenty dotyczące właśnie zbrodni katyńskiej. Kiedyś w 2010 roku Łukaszenka coś o tym wspominał, że zamierza wydać polecenie na temat ich poszukiwania, ale potem pytany mówił, że nic nie odnaleziono. Być może to są jakieś jego rozgrywki z Moskwą. Odrębną sprawą jest zasób archiwalny postsowiecki w archiwach Republik Bałtyckich. Dotyczą one na ogół pośrednio tematyki katyńskiej, jako że związane są głównie z akcją przekazania internowanych polskich jeńców wojennych w gestię NKWD. To głównie archiwa państwowe Litwy i Łotwy, choć niewielki dokumentarny zasób dotyczący polskich internowanych znaleźć można też w archiwum Estonii. Konkludując, trudno odpowiedzieć na pytanie, jak wiele z przechowywanych w archiwach rosyjskich, a dotąd nieujawnionych dokumentów odnosi się do zbrodni katyńskiej. W jakim stopniu mogą one poszerzyć i uszczegółowić naszą wiedzę o tym ludobójstwie? Odpowiedzieć na wciąż dręczące nas pytania z tego zakresu. Z pewnością postęp w tym zakresie wymaga dobrej woli ze strony władz rosyjskich, gestorów tego zasobu, co niestety w przewidywalnym okresie trudno się spodziewać. Przepraszam za minorową konkluzję. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy panu profesorowi. Czy państwo macie pytania do pana profesora Materskiego? Bardzo proszę. Czy zawarte w tym wykładzie materiały można będzie, czy one będą na internecie, czy nie? Wszystkie informacje, które tu zawieram, są podparte przepisami, gdzie są odsyłacze
do publikacji, do internetu, do zasobów. Wojtku, ale pani chciałaby twój tekst przeczytać. Słucham? Chodzi o twój tekst. Mój tekst i Auerfela. Czy udostępnisz go w internecie? Proszę bardzo. Ja też bym. Proszę, to nie załatwia to sprawy. Sugeruję panu Krystynę Piórkowską, która będzie miała elektroniczny zapis i kto z państwa będzie chciał, będzie na pewno pani Krystyna Ja czasami podaję swój adres mailowy w takich sytuacjach i mówię do słuchaczy, że wyślę wersję elektroniczną każdemu, kto zechce mi przesłać następnego dnia pozdrowienia. Bardzo proszę. Excuse me if I ask this in English, because I'm not able to easily formulate this in Polish. Yes. In the book 1984, Winston, the main character, his job is to destroy memory of the past. It was called in English the memory hole. You just threw everything into the memory hole and you destroyed it and you created a new history. Why didn't the Soviets just get rid of all this documentation and say it never happened? We don't know anything about it. How is it protect all this material? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że to musiałby, nie wiem, psycholog się wypowiedzieć. Trudno historykowi. Tam jest jakieś z jednej strony poszanowanie dla słowa pisanego, z drugiej totalna nieufność do wszystkich. Takie decyzje mogą tylko podejmować niszczenia jakichś dokumentów, ludzie całkowicie niezależni. Czyli sekretarz generalny, jeśli szef archiwum KGB, czyli osoba ogromnej władzy w państwie, Szelepin, zamierza wybrakować dokumenty, w tym wypadku dokumentację katyńską w 1959 roku, zwracał się nie do swojego zwierzchnika, szefa rządu, tylko zwracał się do sekretarza partii, bo to była najważniejsza, do Chruszczowa. I mówił, towarzyszu sekretarzu, są takie materiały, no można by je zniszczyć, dajcie taką zgodę. Zgody nie ma, nie znamy. Być może była ustna, być może rzeczywiście została zniszczona, ale to pokazuje, że w tym systemie się bano zniszczyć każdy papier, bo bano się odpowiedzialności, a nuż ten papierek może być w jakimś kolejnym procesie jakiegoś centrum trockistowskiego czy innego tam przydatku. Kult dla papieru w ogóle w Rosji jest ogromny, także w społeczeństwie. Prości ludzie, jak widzą słowo drukowane, to jest prawda objawiona. Może coś w tym jest, to musiałby się psycholog rozpoznać. No jest trudno tutaj przesądzić. To jest ciekawe pytanie. Dziękuję. Myślę, że będziemy mieć jeszcze bardzo wiele pytań i z całą pewnością państwo także będziecie chcieli wypowiedzieć się na temat przedstawionych tutaj spraw.